Uczelnie muszą być bardziej przedsiębiorcze. Studenci zagraniczni oceniają naszą ofertę dydaktyczną wysoko i uznają ją za znacznie tańszą w stosunku do wielu krajów, mówi profesor doktor habilitowana inżynier Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w rozmowie z Pawłem Jabłońskim. Rozmowa stanowi część wywiadu opublikowanego we wrześniowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Mamy w Polsce pięć publicznych uniwersytetów ekonomicznych i kilkadziesiąt innych uczelni kształcących ekonomistów. Czy ta cała naukowa machina dobrze wypełnia misję wspierania gospodarczego rozwoju naszego kraju? Trudno nie zauważyć, że misja każdej szkoły wyższej odwołuje się przede wszystkim do prowadzenia edukacji i badań. Dzisiaj widzimy, że to jest trochę za mało. Społeczeństwo i gospodarka wyraźnie oczekują, żeby uczelnie były bardziej przedsiębiorcze. I w sposób bardziej aktywny włączały się w rozwiązywanie bieżących problemów gospodarczych. I to w pewnym sensie się dzieje. Oczywiście nie jest to łatwe zadanie dla uczelni. Aby być autentycznym uczestnikiem i inicjatorem zmian gospodarczych, a także społecznych, potrzebna jest bardzo ścisła współpraca uczelni z biznesem. I to jest chyba obecnie najważniejsze wyzwanie dla nas. I jak to się sprawdza w Polsce? Różnie z tym wychodzi. Myślę, że mamy pewien postęp w tym zakresie. Zresztą uczelnie same widzą, że bez współpracy z otoczeniem nie są w stanie być konkurencyjne i atrakcyjne dla studentów. Oczywiście tutaj wypowiadam się głównie w imieniu polskich uczelni publicznych, a ich problem polega też i na tym, że są one finansowane w dużej mierze tylko przez państwo i oczywiście tych pieniędzy trochę brakuje. Myślę, że w najbliższym czasie musi nastąpić istotna zmiana systemowa, tak aby firmy i biznes, czyli nie tylko państwo, zobaczyły, że warto inwestować w badania oraz we współpracę z uczelniami. W zeszłym roku pięć uczelni publicznych, w tym między innymi moja uczelnia, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wspólnie opracowały raport Nauka i Szkolnictwo Wyższe a PKB. To była próba opisania, jak działalność badawcza i dydaktyczna szkół wyższych przekładają się na gospodarkę oraz na poprawę jakości życia. Raport ilustruje, jaki efekt daje każda złotówka zainwestowana w naukę i jak to się przekłada chociażby na PKB. Chyba zaskoczenia nie było. Na całym świecie wiadomo, że inwestycje w naukę dają dobre efekty. No właśnie, raport wykazał, że generalnie opłaca się inwestować w naukę. Każda przeznaczona na nią złotówka daje efekt w postaci wyższego PKB o około 8 do 13 zł. To uświadamia nam, że nauka rzeczywiście może być motorem, który napędza gospodarkę. Z tego raportu wynika też, że jeśli chcemy, aby polska gospodarka dalej dynamicznie się rozwijała, to nie ma innego wyjścia, jak postawienie właśnie na naukę i na nowe technologie. Można powiedzieć, że czynniki, które do tej pory napędzały naszą gospodarkę, już się wyczerpały. Chodzi tutaj o efekt doganiania czy konwergencji. Jeszcze do niedawna stosunkowo łatwo można było poprawiać takie wskaźniki ekonomiczne jak kosztochłonność, pracochłonność czy efektywność gospodarowania, ale te mechanizmy w pewnym sensie już przestały działać i dlatego żeby przejść na kolejny, wyższy etap rozwoju, trzeba sięgnąć po nowe rozwiązania i czynniki, które byłyby innowacyjnym akceleratorem dla gospodarki. Z naszych badań wynika, że tym nowym motorem powinna być nauka, badania i nowoczesne technologie. Raport pokazuje, jak silne i istotne są korelacje nie tylko pomiędzy nauką i gospodarką, ale także jakością życia. Przykładowo, z badań wynika, że inwestowanie w naukę przynosi także korzyści społeczne. No chociażby to, że osoby z wyższym wykształceniem częściej decydują się na zdobywanie kolejnych kompetencji, szybciej znajdują pracę, lepiej zarabiają, mają niższe ryzyko bezrobocia i wyższą jakość życia. W raporcie porównywaliśmy, jak wygląda finansowanie nauki w Polsce na tle innych krajów, głównie europejskich, tych, które nazywamy wysoko rozwiniętymi. Myślę tutaj przede wszystkim o Niemczech, Francji i o krajach skandynawskich. Robiliśmy takie porównanie również do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. No i okazuje się, że w Polsce te nakłady w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych są naprawdę dużo, dużo niższe. U nas one wynoszą 30-50% tego, co inwestuje się w krajach wysoko rozwiniętych. Nawet względem krajów naszego regionu, takich jak Czechy czy Słowenia. Nasze nakłady są niższe i wynoszą 70 do 90% tamtejszego poziomu. Zatem z tego raportu płynie taka konkluzja, że polska nauka potrzebuje większego wsparcia finansowego. Oczywiście jest dylemat, skąd to wsparcie powinno płynąć. W Polsce do tej pory na naukę płaciło głównie państwo. To dobrze. Wydaje się, że finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego powinno w głównej mierze spoczywać na państwie. Zwłaszcza gdy mówimy o badaniach podstawowych, trudno sobie wyobrazić, żeby biznes chciał inwestować w badania, których efekty będą widoczne za kilkanaście, a czasami za kilkadziesiąt lat. Jeśli chcemy, aby nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce były traktowane jako dobro publiczne, z którego każdy, niezależnie od statusu społecznego, może korzystać, to wsparcie finansowe dla uczelni w głównej mierze powinno pochodzić ze strony państwa. Oczywiście, należałoby także zadbać, aby szeroko rozumiany biznes też wchodził w takie alianse inwestycyjne z uczelniami. Załóżmy, że uczelnie dostaną nagle skądś znaczące pieniądze. To na co je wydadzą? W co trzeba zainwestować, żeby nauka mogła skuteczniej wspierać gospodarkę? Czy wystarczy podnieść płace naukowcom? To nie jest takie proste. Wypowiadam się w imieniu uczelni publicznych, bo one mają inne możliwości i obowiązują je inne regulacje, chociażby dyscyplina finansów publicznych. Mam też wrażenie, że czasami ogranicza nas także ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Kiedy otrzymujemy jakieś pieniądze od darczyńcy, to one w tym momencie stają się środkami publicznymi, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Środowisko naukowe i rektorzy uczelni publicznych głośno mówią, że potrzebne są zmiany systemowe, na przykład na poziomie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tak aby dać trochę większą elastyczność w zakresie pozyskiwania środków finansowych i ich wydatkowania. Wracając do pytania, na co uczelnie wydałyby dodatkowe pieniądze. Wydaje mi się, że większość uczelni w Polsce ma poważne problemy z infrastrukturą. Jest ona przestarzała i nie spełnia potrzeb na miarę współczesnych czasów. Uczelnie potrzebują nowoczesnej bazy informatycznej, zarówno oprogramowania, jak i wydajnego sprzętu. Taka wydajna infrastruktura informatyczna jest kluczowa dla szkół wyższych, opieramy na niej swoją dydaktykę oraz badania naukowe. Zainwestowalibyśmy również na pewno w różne rozwiązania i narzędzia związane ze sztuczną inteligencją. To jest nam bardzo potrzebne. Zresztą to budzi ogromne zainteresowanie wśród studentów, i to nie tylko z kierunków informatycznych, ale też szeroko rozumianych kierunków ekonomicznych. Takich obszarów wymagających wsparcia finansowego jest oczywiście znacznie więcej. Czy to znaczy, że wystarczy dosypać pieniędzy na naukę, żeby przyspieszyć znacząco wzrost PKB? Efekt zwiększenia nakładów na naukę nie jest natychmiastowy. Na pewno nie zauważymy go po roku czy nawet po kilku latach. To długi proces. Z naszych badań wynika, że to przynajmniej 20 lat. Efekty niektórych badań, np. badań podstawowych, zahaczają o jeszcze dłuższą perspektywę czasową. Z pewnością dobra i wydajna infrastruktura technologiczna pozwala podnieść efektywność badań naukowych, tym samym może w jakimś sensie przyczynić się do skrócenia czasu na osiągnięcie efektów badań. Jak ma się dobre narzędzia, to szybciej i sprawniej można wykonywać badania. Jesteśmy wówczas w stanie budować bardziej zaawansowane modele diagnostyczne i prognostyczne, prowadzić symulacje w trybie rzeczywistym, czy też przewidywać trendy rynkowe na podstawie analizy dużych zbiorów danych, big data. Zapraszamy Państwa do lektury całego wywiadu, który dostępny jest we wrześniowym wydaniu miesięcznika finansowego Bank. Czytał Profesor Krzysztof Opieliński.